Ponad 30-osobowa ekipa filmowa z Akademii z Monachium przyjechała do Sanoka, aby nakręcić film fabularny. Projekt Kiedy śmierć wrosła w życie ma ukazać realia i dramaty zwykłych ludzi uwikłanych w II wojnę światową. Film ma także ukazać wojnę z perspektywy niemieckich żołnierzy. W narodzie można niemieckim też byli ludzie, a nie tylko tak zwane potwory. Nie chcą po prostu przeżyć i do domu z powrotem i chodzi o tą drogę, że oni chcą po prostu żyć. Tym filmem chcą jeszcze raz pokazać, jak to wtedy było, żeby na następne generacje wiedzieli dalej w dalszym ciągu, co się stało wszystko. Choć temat II wojny światowej wciąż budzi kontrowersje, to niemieccy studenci chcą o tym mówić. To jest w dalszym ciągu aktualnie, dlatego to też zawsze taki film to jest troszkę ciężko powiedzieć, bo to z jednej strony to były nasze dziadki, pradziadki, a z drugiej strony, no i właśnie już się nie ma takiego, się nie, a z drugiej strony to mi się wydaje, że to musi dalej w dalszym ciągu być opowiedziana ta historia, bo żeby się tak szybko nie stało znów. Zdjęcia do dwugodzinnego filmu będą kręcone w sanockim skansenie i w miejscowości Jaćmierz. Studenci będą u nas przebywać do 9 lutego. Nasza ekipa redakcyjna odwiedzi ich na planie.